Mam traumę. Powiem jeszcze więcej. Tą traumę trzymam w ręce. Ten stary smartfon wzbudził we mnie wiele emocji, głównie tych nie najbardziej pozytywnych, tak to nazwijmy. Dobra, w ogóle ten odcinek będzie taki głównie śmieszkowo-pogadankowy, bardziej taki, można powiedzieć, felietonik. Takie troszeczkę śmieszki i przygody, które po prostu spotkały mnie z używaniem tak starego telefonu w roku 2019 już, tak? Okej, zacznijmy od tego. Galaxy S3 Mini jest stary. Specyfikacja tego telefonu to 1 GHz dwurdzeniowy procesor Ericssona. Procesor Ericssona, słuchajcie. I 1 GB RAM-u. Okej, nie jest tragicznie, mam już przynajmniej te dwa jajca i mam 1 GB RAM-u. Mogło być gorzej, serio. Zdaję sobie z tego sprawę. Jednakże parę przygód tutaj, no, było komicznych. Zacznijmy od początku. Zapytacie, no z Maslu, ale co jest, dlaczego używasz takiego starego telefonu z Androida? Co się zdało się? Sprzedałem iPhone'a i powiedziałem sobie tak, że dopiero jak sprzedam iPhone'a, to kupię sobie nowy telefon, a że nowy telefon kupiłem sobie przez internet, no to zanim on przyszedł, to musiałem parę dni przemęczyć się właśnie z tym tutaj leszczem. Mianowicie, ten telefon używał mój tata przez chyba 5 czy 6 lat. Strasznie długo go używał, co zresztą po nim widać, bo no jest, no widać, że jest mocno wyeksploatowany ten telefon. I to głównie wynika nie z tego, że tata go nie szanował, tylko no po prostu długi czas z niego korzystał codziennie. Widać to, myślę, też bardzo dobrze po ekranie OLED, który jest w tym telefonie, co fajnie, tylko niestety OLEDy mają to do siebie, że się wypalają jak długo wyświetlają to samo. I tutaj na przykład, kiedy mamy biały ekran, widzimy wypaloną nawigację, więc no widać, do czego ten telefon służył, no po prostu. To było narzędzie do pracy. Wsadzam kartę SIM. Włącza się Android. Jezu, jak to po prostu lagowało, nie? W sensie, okej, nie restartowałem go do ustawień fabrycznych, jak przejąłem go po tacie. Jednakże pierwsze, co zrobiłem, to zacząłem po prostu wyłączać wszystkie aplikacje, bo ten telefon tak niesamowicie mulił, że po prostu, podstawowych rzeczy się tam nie dało zrobić. Po prostu scrollowanie przez ustawienia się po prostu przycinało do tego stopnia. Zasadniczo miałem trzy wymagania co do tego telefonu. Pierwsze wymaganie to było Messenger, drugie wymaganie to był Telegram i trzecie wymaganie to było Spotify. Zacząłem sobie instalować tam Telegrama, powiedzmy, tak, no działał w miarę. Na Messengera to w ogóle mam taki swój trik, że mam... Mówiąc Messenger, ja nie miałem na myśli tego oficjalnego Messengera od Facebooka, bo to by było morderstwo dla tego telefonu. Sposób, w jaki ja używam Messengera, to zasadniczo do klienta IRC, który jest cały czas włączony na moim serwerze, portuję ruch z Facebooka, następnie ten ruch z tego IRC-a, który chodzi cały czas na moim serwerze, przesyłam sobie do swojego telefonu i łączę się za pomocą protokołu Relay i SSL-a i mam zasadniczo Facebooka w IRC-u, można powiedzieć, i jest to niemalże praktycznie sam tekst, a zdjęcia są przesyłane do mnie jako link. Jest to mega wydajne rozwiązanie, ponieważ praktycznie nic nie kosztuje baterii, a do tego śmiga na najgorszym padalcu. No i spoko, powiedzmy, te dwie apki działały, tak? I śmieszną miałem tylko minę w momencie, kiedy chciałem zainstalować kolejną aplikację i wyskoczył mi komunikat, że ta aplikacja nie jest wspierana dla tego systemu. Ja takie, no wymaga przynajmniej Androida 4.4. Ja takie, no wymaga, no to co? Android 4.1.2. Android 4.1.2. Wiecie, kiedy to miało premierę? 6 lat temu? Chyba z 6 lat temu to miało premiery. Ja pierdzielę, nie? Wtedy pomyślałem, o nie. Tak to my się nie bawimy. Wgrywamy Lineage'a. Akurat spoko jest to, że w tych starych Samsungach generalnie zmiana softu była banalnie prosta, bo mogliśmy to zrobić albo przez Odina, albo przez taki framework linuxowy Heimdall. Oczywiście ja skorzystałem z Heimdalla, ponieważ jest to bardziej przypomina to rozwiązanie fastboota normalnego, więc tak właśnie sobie wrzuciłem tutaj system. Koniec końców wrzuciłem tutaj sobie Lineage'a 7.1.2 i szczerze mówiąc, przez długi czas się zastanawiałem, czy to jest dobry pomysł wrzucać aż tak nową wersję Androida. Myślałem, czy właśnie nie wrzucić jakiegoś 4.4,
albo 5-1, ale potem tak sobie myślę, no, no nie wiem, no może już rzucę tego najnowszego. No i... okej, okay. Android jako Android chodził spoko, nie wrzucałem w ogóle gapsów, po prostu poszedłem po najmniejszej linii oporu, tak? Czyli ten mój śmieszny Messenger, Telegram, no i ten Spotify nieszczęsny. Wszystko, co potrzebowałem, zaciągałem z F-Droida, takiego sklepu androidowego, gdzie są tylko praktycznie apki z otwartym źródłem. No, nie licząc Spotify'a, którego po prostu apkę pobrałem z neta, tak randomowo. No i Spotify nie działał, koniec końców. Jednakże trauma z użytkowania tego telefonu polega na tym, że ja w sumie przez te 2,5 roku użytkowania iPhone'a ja zapomniałem, że telefon może chodzić aż tak źle. No bo zacząłem się wkurzać, że... Jakby zacząłem się wkurzać, że ten mój iPhone już tak zaczął powoli zwalniać, ale no po prostu kiedy przesiadłem się na tego Samsunga, no to było po prostu zderzenie ze ścianą, tak? Do tego problem był taki, że ten Samsung miał problem też wytrzymać jeden dzień na baterii. Nawet przy takich mega optymalizacjach, jak ja robiłem, no jednak to już i tak w ogóle była raz zmieniana bateria. Ale no mówię wam, no po użytkowaniu tego wolnego telefonu, no zostanie ślad. Jakby, okej, okay, te dwa pierwsze punkty, które mówiłem, no to spoko, to one relatywnie działały. Ale jak przypadkiem pomyślałem sobie, że hej, może przejrzałbym sobie jakąś stronę internetową, to był to już swego rodzaju trochę strzał w kolano. Tak samo było z odtwarzaniem niektórych filmów. No cóż, no takie moje przygody. Przemęczyłem to dzielnie. Trauma chyba zostanie przez jakiś czas. Ale no, powiem wam, koniec końców, mimo że trauma jakaś taka jest, no to mogło być gorzej. Mianowicie, gdybym nie mógł zmienić tutaj systemu, no to uważam, że byłby to po prostu dramat, bo używać tak starego Androida, no już praktycznie aplikacji na to nie ma. No i działało to gorzej niż nowy 7.1.2, który jest praktycznie czysty, więc całe szczęście, że w świecie Androida można sobie tak żonglować systemami, przynajmniej w niektórych telefonach, tak? Bo to też nie jest jakaś tak reguła, że można sobie zmieniać system. Fajnie, że akurat w tym się dało. Także mówię, mam takie gwałtowne zdarzenie ze ścianą, ale jakby morał z tego jest taki, że jeżeli ma się odpowiednią wiedzę lub chęci, da się faktycznie zoptymalizować te telefony i wycisnąć z nich troszeczkę więcej. No, nie było to jakieś mega, super przyjemne, komfortowe korzystanie z tego telefonu. No, po bólach dało się to zrobić. No, nie wyobrażam sobie, gdybym miał korzystać z takiego telefonu na dłuższą metę, no bo umówmy się, to doświadczenie, które on oferuje, no jest zdecydowanie poniżej średniej. Możecie się podzielić w komentarzach, jak wyglądają wasze doświadczenia z telefonami z Androidem i jak w ogóle, czy ktoś z was korzysta jeszcze z tak starego telefonu, w ogóle jakie macie wymagania co do telefonu i jak wam się one sprawują. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że taki pogadankowy odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.